Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mój Brat Niedźwiedź. Słuchajcie, lecimy dalej. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się już dotrzeć do potoku pstrągów. Tam widzę, że zostawiłem jeszcze jakieś żołędzie, ale czy ja chcę je jeszcze zbierać? Może spróbujemy przejść. A, cholera, nie wyszło. Dobra, nie, nieważne, nie dostaniemy się do nich bezpiecznie. Teraz znowu będę musiał oberwać niestety. Ach, fuck. Dobra, nieważne. Idziemy na walkę z myśliwym. Troszkę życia straciłem, ale myślę, że teraz może... Okej, nie mam go z powrotem. Ładna teraz sceneria tutaj. Jest. To chyba jest, myślę, że ostatnia lub... Nie, przedostatnia walka z tym myśliwym. Tylko teraz go zgubiłem i... Jest problem. Mamy dwa totemy, te takie darcia. O, tutaj jest. O, skurwysyn. Aha, bo to enterem muszę kliknąć. Dobra. Chyba go mamy. Teraz go przybijemy tutaj do ściany. A, nie zdążyłem. Dobra, trudno. Gościu. Dobra, obrywałem, ale spokojnie. Myślę, że powinniśmy dać radę, chociaż... Cholera, może być ciężko. Cholera. On naprawdę dobrze celuje. To jest właśnie... To jest słabe. No nie wierzę, że tego nie trafiło, nie? Może być ciężko to przeżyć teraz, ale jaja. Teraz jakoś go przybić trzeba solidnie. Dobra, chyba się udało, nie? Dobra. Spoko, spoko. To było trochę ryzykowne, trochę życia straciłem na początku i teraz nie było wcale tak łatwo, ale daliśmy radę. Jak skoczył. Dobra, koda przewodniku, prowadź dalej. O, żołędzie, jak dobrze. Aha, bo tam... Aha, to tutaj było. Po prostu przeszliśmy tak jakby, weszliśmy w jaskinię i potem weszliśmy w tym samym miejscu, tylko drugą stroną. Jakbyśmy nie mogli przeskoczyć sobie tędy, nie? No, ale trudno. Trzeba się rozglądać powoli za totemami następnymi, bo tak jakiś czas już nie mieliśmy z nimi do czynienia. Mówię oczywiście o tych totemach znajdywanych w jaskiniach. Tu jest jakaś szpara? Nic ważnego. Dobra, zapiszmy jeszcze raz grę. I lecimy. Powoli teraz będziemy się zaczynać zbierać na... Pamiętaj, że stare drzewa, totem orła. Tak jak to, można łatwo powalić. Wystarczy porządnie pchnąć. No spróbuj. No, spróbuję porządnie pchnąć. Jeps. Co mi to dało? Mama zawsze mówiła, żeby uważać na taką wodę. Jeśli do niej wpadniesz, może być źle. A czemu? Jakieś wyjaśnienie? Czy ta woda to nie lawa, bez jaj? No okej, tu mamy szyszunię. Dałoby się nią zdobyć, nie? Dobra, elegancko. Aha, dobra. Ostrożnie. Ty, tutaj mogę przejść? A, stamtąd przyszedłem. Ale jeszcze szczerze, kusi mnie, żeby tutaj wrócić i zajrzeć, spojrzeć w tą stronę. Bo tak niezbyt uważnie to potraktowałem. Tu tylko zrzuciłem to. No lipa jest to, że kamerą nie możemy za bardzo sterować. Zobaczyłbym jeszcze tam wyżej, czy coś jest, ale trudno. Nie wiem, dlaczego ta woda miałaby być groźna. Może, nie wiem, jakaś mega zimna jest. Ale czy niedźwiedziowi może przeszkadzać zimna woda? Bez jaj. Kiedyś zjadłem strąga wielkiego jak drzewo. Potem musiałem leżeć. I na jach. Znowu ty. Koda tam zaczął jakąś historyjkę opowiadać o tym, jak to wpierdoli wielkiego pstrąga, ale nie mieliśmy okazji usłyszeć końcówki. Kojarzę miejscówę, szczerze, i wydaje mi się, że za niedługo tutaj będzie totem. Tu jest szpara jakaś. To chyba dobrze wróży, nie? To wróżyć może, że będzie tu coś ukrytego. Tylko jak się tam dostać? Prawdopodobnie dalej będę musiał przejść, żeby się tam dostać, bo przez tą szparę nie ma szans. Ale mimo wszystko wolę zobaczyć jeszcze dokładnie. Dobra, nie ma szans. Polecimy dalej i zobaczymy,
gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Jeps. Myślałem przez chwilę, że muszę zdążyć na to wskoczyć, ale to na szczęście się zatrzymało, tak trochę wbrew prawom fizyki. Są strągi już niżej. A i ta woda jest niby groźna, a ta już niżej nie. No dobra, to nie wiem, co to jest, jakiś filtr przy tym wodospadzie małym? Kto wie. Dobra, no nie wskakuję, nie próbuję nic tutaj szukać. Nie chcemy zginąć. Skoro już jesteśmy tak blisko tego potoku pstrągów, a zarazem miejsca, gdzie światła wędrują po ziemi. Hej, Kiraj, patrz, ile tu pstrągów. Zakładź, że złowię więcej niż ty. Chciałbyś. Akurat. No co jest? Boisz się przekonać, że mały znaczy szybszy? Zaraz zobaczymy. Nigdy mnie nie pokonasz. Nie zapominaj, że kiedy skupię moc, to zmieniam się we wściekłą, futrzastą kulę. Spokojnie, po prostu spokojnie, Sonik. Zmierzmy się jeszcze raz. Do startu, gotowi, ho! Oh shit. Dawaj to! Nie ma! O nie, to nie fair. Jestem w słabszej formie. Jak twerkuje? Niegody, niegody. Cześć, kurwa, nie tłumacz, Koda. Przegrałeś po prostu. Przegrałeś. I tu mam rozumieć, jest jakiś filtr ukryty. Filtruje tą wodę na przy zlewie. Przy spływie. Tutaj będzie totem, to już pamiętam. Ale jeszcze chcę zobaczyć tutaj, czy nas nie chcieli. Właśnie, mamy te jagody. Ale je zebraliśmy już, dobra, nieważne. Lecimy z tematem. Chyba powoli będziemy się zbliżać do końca gry, szczerze. Z tego co wiem. Tutaj sobie wespniemy się. I mamy jaskinię, proszę bardzo. Mam wystarczającą ilość plastrów miodu. Dawajcie totem. Znaleźliśmy kolejną tajemną jaskinię. Co to jest? Suseł? Wydry lubią być w ciągłym ruchu. A, wydra. Mówię wam, te małe trzpioty wiecznie dokądś pędzą. Tak, mądra wydra kocha swoją rodzinę, troszczy się i dba o innych. Ja bym chciał taki totem bobra. Do zabawy wydry uwielbiają psoty i przez to czasem wpadają w tarapaty. Całe szczęście w pływaniu mało kto potrafi im dorównać. Tylko bobry. Okej. Okay. Fajnie. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w naszej kolekcji. No elegancko, słuchajcie, jeden totem jeszcze nam został. Ma kształt taki jakby, nie wiem, jakby to miał być totem też niedźwiedzia, ale... Ale totem niedźwiedzia teoretycznie mamy już. Także schodzimy niżej. Zobaczymy, co to będzie za totem. A, nie, ostrożnie, tutaj się jakby lekko poruszają te kłody. To jest niepokojące. O fuck, chyba nie trafię. Dobra, trafiłem, spoko. Come on, okej. Tutaj będziemy mogli polecieć. To dobrze wróży. Czyli tutaj będzie zaraz totem orła. Jest. Tylko jeszcze, czy coś tutaj jest? Nie, tylko jagódki. W razie gdybyśmy przejebali ten totem. Dobra, na wszelki wypadek oczyścił sobie drogę. Co byśmy się nie zablokowali w krzakach. Lecimy, Koda. Ten Koda sobie fajnie siedzi tak tutaj na szczycie, na górze. Super to wygląda. Zbiorę to dla czystego kaprysu, ponieważ... A, fuck. Skrzyżowanie ruchu okrężnym. Okej. Okay. Dobra. Fajnie sobie bardzo siedzi tutaj tak na naszej głowie. Wygląda to spoko. I tu powinniśmy już spaść, nie? Okej, okay, znowu. Ta woda jest bezpieczna, a tamta już nie. Okej. Okay. Tutaj powinno być więcej pstrągów, szczerze. Ogólnie powinno być więcej zwierzątek takich małych. Mamy co jakieś czas te takie śmieszne wiewiórko susły. Mamy pstrągi tylko raz na jakiś czas, a tutaj jest mnóstwo wody, to powinno być więcej tych pstrągów. No come on. Z tego co widzę, na razie nie będziemy mieli w ogóle okazji zebrać to temu, nawet jakby była jaskinia, ponieważ no, nie mamy wystarczającej ilości plastrów miodu. Fajne są te gałęzie. Uwielbiam to. Więc trzeba będzie zbierać każdy możliwy. O! O proszę! Czy to jest to miejsce?
które widzieliśmy tak z daleka? Znaczy z daleka, z zaszpary? Jasne, że tak. No i patrzcie, ile byśmy sobie drogi zaoszczędzili, gdybyśmy przycisnęli się przez szparę. No cóż. Nie ingeruję. Lecimy do przodu. Muszę lekko zmienić pozycję. Okej. Okay. Noga mnie już bolała. Dobra. Mam strasznie niewygodne krzesło ogólnie do siedzenia. Troszkę takie nieergonomiczne, ale zastosowałem takie proste rozwiązanie na lędźwia. Podłożyłem poduszkę, taką fajną podłużną w kształcie w sumie prostopadłościanu. I bardzo fajnie, szczerze, się sprawuje. Chociaż oszczędziła mi ból pleców. Jednak z moim trybem życia trochę czasu się spędza przed tym komputerem. Nie jakoś dużo, na pewno nie tyle co kiedyś, ale... Ale mimo wszystko taki kierunek, nie? Dobra, tutaj nic. Tu by mogła być jaskinia, szczerze, byłoby spoko. Koda... Boże, przez chwilę mi się wydawało, że tutaj po prawej jest koda, a to chyba było po prostu dół tej brzozy. A potem nagle go widziałem tam na lewo, jak skacze, to trochę się przestraszyłem, szczerze. Dobra, tu nie wskakuje już, nic szczególnego tu nie ma. Hop, siup, wow, takie pierdolnąłem 360. Wow. Trochę risky, ale dobra. Koda jak macha. Jestem, koda, jestem, spokojnie. Mój mały kolego, o fuck, dobra, umieram. Wow. Coś straciłem przez to? Chyba straciłem piórko, nie? Nie wiem, czy coś się stało innego z tym piórkiem, co miałem? Szczerze nie zwróciłem uwagi, czy je jeszcze mamy w ogóle po wyjściu z tego, z tych gorących gorących źródeł. Z tego świata saun. Nie zauważyłem, co się z nim stało. No ale więc albo to było po prostu dla nas drugie życie, albo... Albo już wcześniej je straciliśmy, a teraz po prostu mieliśmy możliwość powrócić. Właśnie cię wyprzedziłem, koleś. Dobra. Tu nic. I tak szczerze, kurde, nie trzeba się chyba rozglądać za tymi totemami, wiedząc, że ma się tylko 30 tych plastrów miodu, nie? Chyba dopiero 50 wystarcza, żeby... Co to tak, prąd ciągnie? Nie. Chyba dopiero 50 wystarcza, żeby... dostać się do tej jaskini, więc w sumie nie muszę być aż tak uważny. Mamy dużo już serduszek życia. To jest spoko, ale z drugiej strony mogłoby być troszkę trudniej. No to już prąd jest silny chyba, tak? Tak. To trzeba ściąć na prawo. Tam są strągi. Okej. O nie, kolejna walka z myśliwym. Bardzo możliwe. W końcu nas cały czas śledzi. No dobra, lecimy. Spróbujemy, ja się napiję jeszcze. Herbatki, trochę... Niedobra. Mogę dodać cytryny więcej. No dobra, lecimy. Czemu... Nie mogłem szczerze... Aha, bo klikałem shift, nie enter. Dobra, udało mi się go trafić. Spoko, spoko, spoko. Mamy go, teraz pobiegnie na prawo. Dobra, mamy go. I teraz znowu pobiegnie na prawo. Zablokował się? Koleś. Okej, zablokował nam się. No dobra, trudno, już go pokonamy. Dałbym mu odbić, że było... No dobra, jest teraz uczciwie bardziej. Jak on przewiduje, naprawdę. Konkret. Jak on tam zbiegł tak szybko? W powietrze mnie trafił. O skurwol. Dobra, mamy go chyba, nie? Elegancko. Czyli tamta walka jednak nie była przedostatnią. To była przedostatnia, albo nawet jeszcze może będzie jakaś.
Nie wiem. Dobra. O, niebieskie jagody, właściwie fioletowe. A mamy już prawie pełny totem, więc tylko zbierzmy sobie jeden krzaczek. To nam w zupełności wystarczy. Najpierw plastry miodu. Na lewo nic nie ma. No to na prawo. Tutaj nie przejdziemy, mam rozumieć. Ale może za kamieniem będzie? Jeszcze jest. Dobra, zbierzmy jeszcze plastry miodu. I odpalamy totem kruka. Fajne są takie bębenki, ten dźwięk jak się totem zbiera. Dobra, mamy pstrągi, mamy totem orła. Do niego, mam rozumieć, mamy się dostać. Jagody też są. Myślę, że nie powinno być większego problemu. Elegancko. A, zbierzmy jeszcze. No wiem, super. Kola, bardzo lubię z tobą podróżować. Naprawdę. Przyjemne doświadczenie. Co to? One spadły z tego. Ale jaja, chwila. Tu też spadną? Nie. A tutaj? Nie wiem, co to są za zwierzaki w ogóle, ale no... Nie przewidziało mi się raczej, nie? One po prostu siedziały tam, chyba podjadały jagody. Wiesz, że powaliłbym każde drzewo gołymi łapami. Hej, Kinaj! Znowu? Dać jeszcze jedną szansę pokonania. Może się czegoś ode mnie nauczysz? Dobra, może. Dobra. Za dużo gadasz. Do startu, gotowi... Na lewo czy na prawo? Fuck, na lewo czy na prawo? Na lewo. To jest zjebałem. Fuck, on to zbierze. Dobra, nie, jednym wygrałem. Jest okej. Okay. Jestem w słabszej formie. Znowu twerkuję. Jeszcze tak dupskiem do kody. Mama mówiła, trochę disrespect. Pora na pstrągi. Gotów? Start. Dobra. Zbieramy pomarańczowe jagody. Co byśmy mogli totemik odpalić? Nie bój się, Kim. Jeśli tylko pojawi się myśliwy, schowaj się za mną. Spoko, koda. Dzięki. To przeskoczę? Powinienem móc, nie? Pytanie, czy coś tam będzie. Nie wiem, nieważne. Dobra. Do przodu. Juhu, ale fajnie. Mamy już wystarczającą ilość plastrów miodu. To dobrze wróży, naprawdę, to dobrze wróży. Ale tutaj dużo teraz miejsca jest. Już nawet nie wiem, gdzie iść. Tyle opcji, słuchajcie. Znowu spadła ta śmieszna wiewiórka z tego drzewka. Teraz spadły 4, ja pierdzielę. Ale oblazły to. Te jagody. Szkodniki małe. A te co robią? Okej, nieważne. Hop-siup. Dobra, chyba wszystko. Mam taką szczerą nadzieję. Plastrów miodu nam wystarczy do następnego totemu, czyli powinniśmy być bezpieczni pod tym względem. Lecimy. Ja tylko teraz na prawo czy na lewo? Chyba na lewo, nie? Bo tutaj nie przelecimy przez to. Tak myślałem. Ale warto było spróbować, nie? Dobra. Mogę zapisać grę? W powietrzu? Nie. Fuck. Wuhu, no. Okej, co my tu mamy? Fajnie by było znaleźć już jakiś następny kamyczek zapisu ducha, przodka gry, bo już powoli mamy limit czasowy osiągnięty. Żołędzie tylko. Czyli przez wodospad mamy przejść, mam rozumieć. A to wygląda. To chodźmy. O, czy to jest to? Ruk i Tuk nie wymyślali. Ruk i Tuk mają na imię. Do czego w końcu przydaje się ten totem? Totem złotego pstrąga doda ci sił i wzmocni zdrowie, kiedy będziesz musiał stoczyć walkę. Nie gadaj. Serio? Trzeci totem walki, serio? Tak jakby, nie? Zrobi z ciebie prawdziwego twardziela. I to mi się podoba. Biorę. Czyli mam 3 totemy walki, 5 totemów jakby
znajdziek. Okej, okay, co mamy do czynienia? Co teraz? Chyba wiem, co teraz będzie. O, w dupę, to jest świetne. Hej, Koda! Kim jest twój towarzysz? Niedźwiedzie. To starszy brat Kina. Przyszedł ze mną nad potok Strongów, aż od wielkiego lodowca. Taki kawał drogi? O, dobrze mieć starszego brata. Cieszę się, że dotarliście bezpiecznie do potoku Strongów. On mnie prowadził. Ej, a co wy tu właściwie robicie? Pływamy. Ja wam powiem tak. Organizujemy podwodny wyścig w dół rzeki, w trakcie którego trzeba wyłowić jak najwięcej pstrągów. To najfajniejsza zabawa, jaką znam, więc pewnie nie jest w twoim guście. No wiesz, w sumie mógłbym spróbować. Domyślałem się, że się skusisz. Ale zanim wystartujemy, muszę ci wyjaśnić kilka spraw. Muszę omijać konary i kamienie, bo przy każdym zderzeniu wytracam szybkość. Ha, słuchałeś uważnie. Poza tym, miej oko na bąbelki powietrza i obserwuj wskaźnik powietrza. Kiedy zacznie ci brakować tchu, przepłyń przez bąbelki. Kiedy w zeszłym roku nurkowałem w potoku pstrągów, wytrzymałem pod wodą 21 sekund. A może 30? Wow. Teraz uważaj. Na mój znak wskakujesz do wody i starasz się złapać jak najwięcej pstrągów. Zbierz siły, bo walka o zwycięstwo będzie zacięta. A, jeszcze coś. No? Życzę szczęścia. Szczęście. Dzięki, Koda. Ja mam talent. Jezus, jaki samolub. Do startu? Gotowi? Hop! Jak synchronicznie. I dobra, słuchajcie, na tym cliffhangerze zostawiam was póki co. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie, no i w następnym odcinku postaramy się wygrać ten wyścig. Także do zobaczenia.